No bardzo nas to cieszy, bo tak naprawdę nadajemy, że tak powiem, z tymczasowej anteny mobilowej umieszczonej 5 metrów nad ziemią, niewiele ponad dachem budynku i tylko 15 albo aż 15 watów przemiennika. Nie no, idzie to rewelacyjnie. Moje imię to Tomasz, powiedz swoje imię. Witam Tomaszu, moje imię to w Kłebek 9 Olga Jadwiga Wioletta, stałe QTH to jest Maciejowa, okolice Nowego Sącza, a przemiennik, tak jak było mówione, na górze Przechyba postawiony, jego znamiennik to Stefan Roman 9 Zenon. Stefan Roman 9 Zenon. Stefan Roman Zenon, tak? Stefan Roman Zenon. Tak, przemiennik to jest Stefan Roman 9 Zenon, SR9Z. Ja sobie go już tutaj spisuję, bo to idzie rewelacyjnie tutaj do nas, nie? Na tutaj na tą stronę nad morze, nie? Dobra, fajnie, nie przeszkadzam. Cały czas stabilny sygnał jest, no rewelacyjnie. Szkoda, że to tak nie idzie mocno w drugą stronę, ale wiadomo, wysokość robi swoje jednak. No tutaj mamy jeszcze problem ze stroną odbiorczą, bo mamy trochę zakłóceń z, tak powiem, z urządzeń mitelotki, które są obok i nie tylko. Także z tym będziemy walczyć, jak będziemy jakieś tam filtry mieli możliwość dołożenia, żeby wyciąć maksymalnie wszystkie zakłócenia poboczne. To na pewno będziemy też lepiej my odbierać przemiennik lepiej odbierał stacje dalekie. Bo to jest tak to wygląda, że jesteśmy w dużym polu elektromagnetycznym w tej lokalizacji, gdzie teraz jest antena odbiorcza. No, pracujemy na razie bez duplera na dwóch antenach, także one też jakoś tam jeszcze na siebie wpływają. Ale to wszystko wczoraj powstało dopiero, jest to na razie testowo, jak będą lokalizacje docelowe, maszt i pojedyncza antena. Mamy nadzieję, że to będzie jeszcze lepiej. Nie zapisałem Tomaszu, ale to jeszcze dopiszę, jakbyś mi podał, skąd nadajesz. Proszę, mikrofon do ciebie. Okej, Witku, nie ma problemu. Jeszcze mi tam powiedz, póki tak fajnie elegancko to od was idzie, czy na 70 też tam coś macie uruchomione. Słuchaj, mój znak to SQ2 Halina Ewa Natalia. SQ2 Halina Ewa Natalia, a miejscowość to jest Jabłowo. Jabłowo, na kurze zeciekom, jak sobie wpiszesz, to będziesz wszystko tam wiedział. Na 100% gdzie moja miejscowość leży, nie? I jeszcze twój znak mi powiedz. To było SP9 Olga Wanta Zofia, czy coś pomyliłem? Over. Okej, okay, SQ2 Halina Ewa Natalia. Tomku, mój znak to jest Stanisław Kłebek 9 Olga Jadwiga Wioletta. Stanisław Kłebek 9 Olga Jadwiga Wioletta. I QTH domowe to jest Maciejowa, okolice Nowego Sącza. Teraz poprawiło się od ciebie, już można powiedzieć, że 4 do 5 jest modulacyjnie słyszalny. Przemiennik mam, że tak powiem, rzut beretem, więc go słyszę na pełną skalę. Także bardzo fajnie, że to się udaje od łączności. Już na takich testowych elementach, które nam postawiliśmy. Stanisław Kłebek 2, Halina Ewa Natalia, Stanisław Kłebek 9, Olga Jadwiga Wioletta. I moje imię Darek. Darek, a ja Witek, tak? No przepraszam ciebie, no. Stanisław Kłebek 9, Olga Irena Wacław, Stanisław Kłebek 2, Halina Ewa Natalia. No to chyba ja jestem pierwszy z drugiego okręgu chyba, który po prostu ten przemiennik tutaj z drugiej Polski tutaj wyczaił. No tak jak mówię, wczoraj żeśmy to dopiero uruchomili koło południa. Akcja już tam powiem od kilku tygodni się obracała, żeby coś tam się w tym temacie zadziało. Jakby ktoś był zainteresowany, słuchający, strona www.radioklub.pl, www.radioklub.pl. Tam na bieżąco informacje staramy się zamieszczać odnośnie postępów prac i modyfikacji, jakie będą następowały. Niestety muszę opuścić, że powiem, stanowisko, ale miło było usłyszeć i porozmawiać. Pozdrawiam Tomku, miłego dnia życzę i do kolejnych łączności mam nadzieję. Stanisław Kłebek 2, Halina Ewa Natalia, Stanisław Kłebek 9, Olga Jadwiga Wioletta. SQ9, Olga Jadwiga Wioletta, Stanisław Halina Ewa Natalia. Dobra, pozdrawiam i do usłyszenia. No bardzo się cieszę z tej łączności. I będę tutaj śledził na bieżąco, jak tylko będzie okazja i będzie można się dołączyć, to będę tutaj wpadał i na krótkie pogawędki ewentualnie z wami. Pozdrawiam się do
Ciebie, pozdrawiam wszystkich słuchających. SQ2, Halina, Ewa, Natalia, Stefan, Paweł, 9, Violetta, Olga, Maria. Stefan Paweł 9, Violetta Olga Maria. Okej, no odbieram rewelacyjnie. No, no super, to idzie. Przypuszczam, że to tak mocno nie idzie w drugą stronę, ale od was to cały czas stabilny sygnał ma. On się tak lekko waha. 5755, no ale to jak praktycznie lokalna stacja, żeby się wierzyć nie chce. No właśnie widzę. Tutaj od ciebie idzie raz na trzy, raz na cztery, tak też tak różnie się waha. No. Moje imię Robert Gostwicako, Nowego Sącza. W tej chwili na trójkę ci odbieram, troszkę spadło. Zaś moje imię Tomasz, nie? Nadaję tutaj 50 km od Gdańska, konkretnie z Jabłowa. 5 km od Stałga Gdańskiego, nie? No Robert, no rewelacyjnie to idzie, no wiesz, wysokość robi swoje, nie? Wy tam jesteście dużo, dużo wyżej, a ja tylko tutaj jakieś 100, parę metrów nad poziomem morza, nie? No, ale się cieszę w ogóle z tej łączności, że wiesz, wieczorem to są lepsze warunki jakieś, ale zdarza się, że przed tym rankiem, potem to już nie jest rano, no ale są jakieś tam warunki, widać podwyższone, że to tak fajnie idzie. Potwierdzam. Także pozdrawiam i do usłyszenia. SQ2, Ewa, Halina, Natalia, SP9, Violetta, Olga, Maria.